Na koniec zaproszenie na międzypaństwowy mecz bokserski, który odbędzie się dziś w Lubaczowie. Polskie pięściarki zmierzą się z rywalkami z Ukrainy. Transmisja w TVP Sport i w TVP 3 Rzeszów. Początek o 20:15. Ośrodek w Rudzie Różanieckiej koło Lubaczowa. To właśnie tu pięściarki spędziły kilka dni. Był relaks i czas na myślenie o taktyce rywalek. Do pełni szczęścia brakowało tylko szybkiego internetu. Tak naprawdę nie pamiętam jej stylu boksowania. Trzeba by było prześledzić karierę jej w internecie, wtedy można się więcej dowiedzieć. A problem z internetem? No właśnie. Międzypaństwowy mecz Polska-Ukraina to powrót do tradycji boksu amatorskiego. Przyszłych mistrzów trzeba wychować, ale także promować boks olimpijski. Przypomnieć kibicom wspaniałe chwile polskiego boksu, kiedy odbywały się co parę razy do roku mecze międzypaństwowe, które ściągały bardzo dużo kibiców wtedy przed telewizory i na trybuny. Stąd cykl meczów transmitowanych przez Telewizję Polską, organizowanych w ramach Światowej Konfrontacji Boksu Olimpijskiego. W reprezentacji Polski miks młodości i doświadczenia. Wśród zawodniczek Karolina Koszewska zaczynała 16 lat temu. Najpierw kariera amatorska, potem zawodowa. Tam zdobyłam Mistrzostwo Świata, skończyłam z jakby z uprawianiem tej dyscypliny, zostałam żoną, mamą dwójki dzieci i tak jakby po 12 latach przerwy od boksu olimpijskiego wracam. Cel to Igrzyska Olimpijskie, zresztą taki sam ambitny plan ma trener reprezentacji Polski. W każdej wadze, żeby były co najmniej po dwie równorzędne zawodniczki i one rywalizowały o ten prymat nie tylko krajowy, ale europejski, światowy, a w sumie i olimpijski. Kibice w Lubaczowie obejrzą 8 pojedynków. Zapraszamy także przed telewizory. Transmisja meczu bokserskiego kobiet Polska-Ukraina o 20:15 w TVP Sport i TVP 3 Rzeszów.